to będzie taka zupa na okoliczność nadchodzącego 6 grudnia właśnie. Tu jest to wszystko, co ma się, słuchajcie, teraz gotować. Mikołaj też by coś takiego zjadł oprócz piernika. Byliście grzeczni? I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Dziś naturalna ziołami pachnąca kuchnia serwuje kolejny przepis... tak nie dam rady, poczekajcie. Kolejny przepis z książki Naturalnie Ziołowo. Zupę w kolorze świętego Mikołaja. No prawie, pomarańczową, ale zawsze mówię, jeżeli coś cię rozbiera, to ubierz się w kolor pomarańczowy, bo to jest kolor energii, kolor zdrowia. A tu, ponieważ to będzie zupa marchewkowa z odrobiną marchewki. Zupa marchewkowa z odrobiną papryki. I oczywiście z ziołami i przyprawami. No to będzie prawie kolor czapki świętego Mikołaja, ale przede wszystkim będzie to kolor zdrowia, bo beta-karoten, czyli beta-karoten, który przekształci się w prowitaminę A, czyli takie naturalne wojsko do walki z wolnymi rodnikami, ale my jeszcze dołożymy do tego goździki, czyli naturalne lekarstwo na pół gardła. Dołożymy troszeczkę kardamonu, troszeczkę imbiru, troszeczkę czosnku, czyli naturalnej alicyny, naturalnego antybiotyku. No i kumin będzie, żeby wzmacniać nasz układ trawienny, a potem dołożymy jeszcze troszeczkę migdałów i dołożymy suszonych pomidorów, ale to potem, słuchajcie. Rozgrzewamy na początek, tak jak macie w książce, solidne, 2 łyżki masła klarowanego. Oczywiście weganie mogą użyć innego tłuszczu, bardziej bliższego waszemu sercu. Może to być olej kokosowy, marchewka lubi się z olejem kokosowym i to słodkie, i to słodkie. No ale wtedy trzeba dodać czosnku i imbiru, żeby ten smak słodyczy zrównoważyć. Tu mamy już rozgrzany tłuszcz i dodaję kumin, żeby te ziarenka nam tańczyły tutaj na tym tłuszczu. Dodaję nasze polskie goździki. Wspaniałe, tak jak mówiłam, najsilniej działająca przyprawa obok cynamonu cejlońskiego. Takie 3-4 goździki na taką porcję zupy. Dodatkowo jeszcze ze 3-4 plasterki polskiego... Chciałam powiedzieć polskiego imbiru, nie. Ekologicznego imbiru, a polskiego czosnku. Jak znaleźć dobry czosnek polski i prawdziwy imbir, to znajdziecie odpowiedzi na te pytania na naszym kanale Naturalnie od Kuchni. Wrzucamy to wszystko na rozgrzany tłuszcz i wtedy marcheweczka surowa, która tutaj jest wrzucana po to, żeby ją ugotować, papryka dla zrównoważenia smaku i, moi drodzy, ta baza mojej zupy, muszę tutaj... Nie wiem, co na to powie nasz dźwiękowiec. Mogę mówić dalej? Maży się! Podtraża się! Sczytujcie z ruchu moich warg. To jest moment, moi drodzy. Moment. Moment, bo szukam. Troszeczkę jeszcze... O, już ucichło. Soli. I gdzieś mi tutaj... Sól ziołowa i pieprz. To dosłownie pół minuty, moi drodzy. Podprażamy tą marchewkę i to wszystko, co mamy tutaj z ziołami, można jeszcze dodać, słuchajcie, i czosnku niedźwiedziego, i rozmarynu. Wam to zostawiam, jak wam to duszy wgra, ale zobaczcie, co się dzieje z tą marchewką, z tymi przyprawami. Jak to jest podprażane na tłuszczu, to już czuć te zapachy. I potem... Baza do moich zup kremów, zup właśnie z tej książki najnowszej Naturalnie Ziołowo jest zazwyczaj podobna, po to, żeby wzmacniać nasz układ trawienny. I teraz uwaga! I już teraz nastanie błoga cisza. Moi drodzy, tu jest to wszystko, co ma się, słuchajcie, teraz gotować. Ja tylko jeszcze troszeczkę dodam odrobinę, ponieważ jest zimno, odrobinę chili i odrobinę, gdzieś mi się tu uchował dzisiaj, w ogóle udało mi się dostać, słuchajcie. W ogóle nie wiem, dlaczego mówię cicho. Odrobinę kardamonu. Marchewka kocha się w kardamonie. Cynamon, kardamon, no to wszystkie goździki. To będzie taka zupa na okoliczność, właśnie zupa krem na okoliczność nadchodzącego 6 grudnia, właśnie taka już tak troszeczkę świąteczna, ale taka nas otulająca, odżywiająca, odporność wspierająca, linię trzymająca, trawienie poprawiająca, wszystko tak, jakbyśmy pragnęli. No teraz musimy chwileczkę poczekać. Czekamy do momentu, kiedy warzywa będą miękkie, a wtedy to blendujemy. I zaraz do was wracam.
Nasza zupa, wie nasza, no bo ekipa zawsze tutaj konsumuje już gotowa, zblendowana, słuchajcie. O, może tutaj postawię, żeby widać było ten kolor zdrowia energetyczny i wspaniały marchewkowo. Paprykowy, czerwona papryka, ale też i ze wszystkimi przyprawami, skarbami natury. I moi drodzy, dokładamy dla smaku, żeby nie było mdło, suszone pomidory. Wtedy taka zupa krem nabiera zupełnie innego wymiaru. Dodatkowo jeszcze płatki migdałów. Wiecie, jak dobrze smakuje zupa marchewkowa z płatkami migdałów. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdyby nie pojawiły się zioła. I tutaj bardzo polecam, moi drodzy, pociąć, porwać, wrzucić, dorzucić, udekorować właśnie świeżą, wspaniałą bazylią. Odcinek o bazylii też znajdziecie na kanale Naturalnie od Kuchni. Wiecie, jakie to jest święte zioło. Włosi nie wyobrażają sobie żadnej potrawy bez tego serduszka, jakim jest właśnie bazylia. Dodatkowo jeszcze zawsze możecie, moi drodzy, w trakcie dołożyć, jeżeli pragniecie, żeby ta zupa była jeszcze bardziej działająca prozdrowotnie. Jeżeli na przykład coś Was rozbiera, mówię zawsze, ubierzcie się w kolor pomarańczowy, dołóżcie oprócz pieprzu czarnego jeszcze właśnie kurkumy. Tu na sam koniec zawsze warto pokropić odrobiną dobrego tłuszczu, oliwy, jak Wam w duszy gra, nawet olej z dyni wypasowy, olej z orzechów włoskich, olej z ostropestu, żeby wzmacniać nasz drugi mózg, czyli wątrobę. I jeszcze, gdzie tutaj mamy właśnie? Sól ziołową mam. Ziół nigdy nie jest dosyć. Moi drodzy, książka Naturalnie i ziołowo, przepis kolejny z książki, żebyście wiedzieli, jak ją przygotować. Strona 77, na szczęście 77, strona na okoliczność, właśnie Mikołaja, zobaczcie. To jest moment, ja zresztą jak Wam opowiadałam o książce Naturalnie ziołową, mówiłam o tym, że właściwie największy, najbardziej obszerny rozdział chyba to są właśnie zupy krem. Dlatego, że to jest moment właśnie o tej porze roku, który jest dedykowany zupom. Te zupy nas odżywiają, dodają nam energii, wzmacniają naszą odporność, dbają o naszą linię, o nasze trawienie, ale przede wszystkim też dzięki nim mamy energię. To nie jest tak, że to pożywienie nam zabiera energię, wręcz przeciwnie. Rozgrzewa nas od środka i daje nam energię ku zdrowotności, życia, radości. No zobaczcie, na okoliczność. Mikołaj też by coś takiego zjadł oprócz piernika. Byliście grzeczni?